My name is Trevor. Mam 50 lat, mieszkam w Sandy Shores, lubię dobrą zabawę i twarde narkotyki. To mnie nie dotyczy ta sytuacja, przypominam. Panie, ja siłownie prowadzę, nie żadnego gangu. To gdzie idziemy? Właśnie pokaż nam tę knajpę, Trevor. No to jest ta knajpa tutaj. Tutaj? Sprawdźmy, czy tam da się wejść. Zaparkujmy, Judy, daj znać, jak już będziesz stała i się nie ruszała. Okej. Okay. Miał już pierwszy. Ekstra. Wow! A spróbuj na tą metalową. Po tej metalowej do góry wskoczyć. Nie, za dzieciaka wchodziłem tak. Jestem. Trevor, ale mi się wydaje, że byłoby lepsze gdzieś miejsce, żeby się spotkać i było lepsze obserwatorium. Bo to jest takie trochę na przypale, nie sądzisz? Ale czemu, patrz. Leżymy sobie i mamy wyjebane, tak? Patrzymy, kto podjeżdża. No niby ta, no. A tu też nie widać tak dokładnie, wiesz. Fajnie było gdzieś jednym z lordetą jakąś, kurwa. No wiesz, to też nie ma coś tak parić, bo to taką... Wiesz, najlepiej to w ogóle gdzieś w centrum, żeby komuś się też chciało podjechać, mi się wydaje. Ja myślę, że w centrum to nie podjadą. Tak? No, żeby porwać jakaś ekipa bojowa, to w mieście nie będą się wychylać. Możemy jechać na tamę i zrobię ci zdjęcie na tamie i będziemy obserwować z góry lornetą. No dobra, no. Dobra, z której góry możemy to obserwować? Najpierw to będzie trzeba samochód jakoś schować. Na górze. No ale to jak wjedziesz na górę tak szybko gdzieś? Damy radę. Dobra, tak żeby było widać, że to tam ma. Zatrzymaj się, Judy. Chodźcie. Tu niżej można zejść po schodach w sumie. Tak, ale nie będzie było, nie będzie wiadomo where fuck is going. Co jest? Nie, zrób tam na tle tego miasta, jak się tutaj nie opieramy czy coś. Tak, to chodźcie tutaj. Tutaj jest takie właśnie. O. Widać będzie, że to tama. Obsłijcie się tam. W tą stronę. Gotowi? Tak. No dawaj. Poszło. Teraz mi się przypomniało. Przecież ten jeden gościu myśli, że ty nie żyjesz, kurwa. Ja pierdolę. Jeszcze on zobaczył, że Trevor na Twitterze. Dzwoni ktoś do mnie, kurwa. Ale może to nie być ty, może to być twój dzwoni brat. Dzwoni do mnie ten gość! O kurwa! O kurwa! Poczekaj. Ja powiem, że to stare zdjęcie dla zmyłki, daj mi jego kartę. Daj mi swoją kartę, zadzwonię. Judy wypadła. Wsiadaj, Judy. O kurwa, teraz nie podjadę. Masz kartę. Teraz zostaw ten samochód, zostaw i zgaś światła. Nie, bo nie będziemy mogli spierdolić na rzeczach, jak to zobaczą. Zadzwonię, powiem, że to stara fotka jest dla zmyłki, że żyjesz. Dobra, zostawię na biegu tutaj. Już. Masz tą simkę w środku. O, dzięki. Wziąłeś lornetkę? Tak, wziąłem. Halo! Halo! Miałeś się dzwonić już na ten numer. Don Trevorę. Co? Co to? Powiedz mi, sprawdzałeś Twittera może? No. Tam takie jedno zdjęcie jest. No. Czemu ktoś umieszcza zdjęcie zmarłej osoby? No właśnie po to umieszczam to zdjęcie, żeby było niebie, że jestem z nim, kurwa, i się dobrze bawię. Dobrze się z nim bawić? Przykrywką. Oj, Don Trevorę, ale ty jesteś złowieszczy. Złowieszczy, jak zawsze. Przykryweczka, że niby to no. Miał, że zdjęcie stamy, kuma, że on żyje. No policja zaczęła się interesować tym tematem, no mam swoich tam przekupionych ludzi, ale nigdy nie wiadomo. Bardziej chodzi mi to o przyjaciół, chwilarza. Don Trevorę, powiedz mi jeszcze.
O której jutro to torba? No, czekaj na wiadomość. Nie wiem, o której zadzwoni kontrahent. Prawdopodobnie w godzinach wieczornych. Radom Trevorę. A powiesz o rodzinie chmielarza? Co się z nim stało? Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. No dobra, no to nic. No to czekam do jutra. Żegnij. Dobra, załatwione. Daj simkę. Przecież już jednałem. Gagatku. Słuchaj. Musi ktoś tu przyjechać. Skoro cię szuka pół miasta, to musi ktoś tu być. Tylko też pytanie, co oni robią, czy oni teraz się nie grupują, nie? Na chmielarzach by się grupowali, by... No, po jeżeli widzą... Trevor, no? Ty wrzuciłeś zdjęcie i ja jest. To już są trzy osoby. Ty jesteś, wiesz czego, słynny, nie? Z czego? Z bycia największym pojebem ze wszystkich. No to myślisz, co ty masz działać? Zepchnę cię z tej góry! Nigdy tak więcej nie mów! Prawda, no. Nigdy tak więcej nie mów! Ale to tak pozytywnie miało być. Pozytywnie, Judy, to ci kurde zaraz dam 10 klapsów na goły tyłek! Jak ucieka! W sumie to nawet bym zrobił, no nieważne. Nikogo tutaj nie ma faktycznie. Ty, chmielarz, zobacz, napis Winewood, napis kurwa no, Winewood. Gdzie? Napis Winewood, zobacz, lornetką. A no, no, no. Literka E. Widzisz? Przybliż sobie. No nie widzę, znaczy no widzę, ale tam nic nie widzę. Masz kurwa za swoje. Jak zwykle wiedziałem, że w tym jest jakiś podstęp. Poczekajcie, mogę wam coś przedstawić na tle tego księżyca? Patrzcie na to. Patrzcie na to. Dobrze wygląda to teraz? Widać za mną księżyc? No. What? No wszystkie mielarze, każdy z tego mielarza, ale ty powinieneś patrzeć na ten księżyc, wszystko zepsułeś. Łow, kurwa! Łow! Znowu mam jakieś dziwne rozkminy. Źle to robisz. Patrz, przyjechał! Jest! Odejdź, Trevor, bo nie... Mówiłem, jest ktoś, kurwa, jest dwa samochody! Dwa nie auta! Widzą nas, nie widzą nas? Dwa auta, nie wiem, czy nas nie widzą. O kurwa, przyjechali! Spierdalamy są! Jedno czerwone. Przyjechali! Faktycznie cię szukają. Mówiłam, że się grupują. Spierdalaj, są gdzieś w lewo. Nie zapalę świateł. Jedziemy. Ty. Chyba, że ich gonimy i rozjebiemy. Nie wiem, kurwa. Każdy teraz ma klamę, nic można. No w sumie dobra, dawaj Trevor, pierdolisz tą kurwa, lecimy. Jedziemy! Mogliśmy się od razu zaczaić, Trevor. Ej, dobra, to zróbmy drugi raz. Zróbmy drugie zdjęcie i się zaczaimy. Trevor. Drugie zdjęcie i się zaczaimy. Tak. Ale jedź tędy, jedź drugą. Nie tędy jedzie. Nie, jedź drugą, Trevor. Spierdzielaj to jak najdalej. Spokojnie, jak to wyszło raz, wyjdzie drugi raz. Dobra. Jest plan. Ej, a macie może jakiś wędzik burgera, bo ja sobie na strzałę jest. Mam tiramisu. A dałbyś mi? Trzymaj. Muszę się ubrać. Może byś wydzwonił tych ochroniarzy z Kajoperiku w dodatku. Don Trevorone? Co? No, spróbuję, tylko oni... Co ty na głowie? Oni szli spać. Jakbym spadła, kask. Wow. No, na motocyklu mam. Super kask. Ale to aż dziwne, że możesz się tak dowolnie, kurwa, rozbierać i ubierać. A mówię możesz spodnie ściągnąć? Mogę, tylko że muszę, że tak powiem, krawiec się musi mi trochę poprawić, nie? Co? Krawiec musi mi trochę przypasować nowe spodnie i wtedy mogę. A się mi spodnie pokaż. Teraz nie mogę właśnie. Teraz nie możesz? Teraz nie. Dopiero później, a czemu? Bo czekam na... Nie masz majtek. No. Krawiec zapomniał o majtkach. To prawda. Okej. Okay. Słuchaj, Trevor, czy ty miałeś jakąś akcję z końmi? Tak. Co to za akcja? No zajebista, na komendę wpadliśmy wczoraj, wiesz, w 15 kurwa koni. Co ty mnie? No ja jakąś świnia udzielałem im wykładu kurwa w sali.
Zobacz sobie na zdjęcia, patrz, wchodzisz w zdjęcia. O? Z Twitterka, one mają po 10 lajków, nie za dużo. Ale możesz sobie zjechać. W zdjęcia na Twitterku. No coś widzę, na mechaniku. No to, to zobacz wyżej, świnia przy, na mównicy. O, widzę. No. Ale to byli policjanci, czy...? Nie, normalnie ludzie. Wow, nie mam kurwa gotówki. Macie może dwa koła? Ja pierdolę, chmielarz! No przecież jesteś w Dom Trevoru, no taki bogaty, no. Dwa koła, ze mną nie mam? Upuściłem dwa koła dla filmu i też mi ich nie oddałeś. Ale to ktoś inny wziął. Ano ja, tak. Dobra, masz. Proszę cię, kurwa, no daj te dwa koła normalnie. No daję ci przecież. Gagatku! Kurwa, gdzie jest mój notat? O, tutaj. Musiałem to zapisać. Co? No, przecież wszystko zapisuję, no. Do oddania Trevorowi, tak? Tak, zgadza się. 55 tysięcy. Aha. Judy, dobra, masz kamizelkę? Właśnie, no, nie mam. No czemu? Musimy wziąć kamizelkę, Judy. No, Judy, a co, nie masz pieniędzy? Nie. Jak ty możesz nie mieć pieniędzy na kamizelkę? Pieniądze. No to kup. Ale mam na koncie. Tu w sklepie nie ma bankomatu w sumie. Powinien mieć. Ja sobie wypłacę. Pamiętasz, Judy, jak byliśmy tutaj na Slashy kiedyś? Pamiętam. No. Slashy. Ale tylko tęczowe Slashy. Stary, ja nie będę dzwonił po chłopaków. Przypomniało mi się, że jeden z nich był burgerkiem z Burgershota. Wow! Jak go wcielimy w plan, może powiedzieć o tym kujowi. Słuchajcie, może jeszcze w takim razie zrobimy to tak, że pojedziemy jeszcze po jakieś jedzenie, tylko że ja się gdzieś zaczaję, no bo mam przejebane i na Aloro, i na Burgershocie. Tylko że ja, wiesz, całą kasę oddałem takiemu jednemu gościowi. A, tak, kurwa, kurwa. A na dowóz nie robią tego gadki jedzenia? Menia, jak tam z tymi krzaczkami? Sołki, że się nie odzywam, ale kurwa, no powiem ci, od ostatnio parę dni to też tyle u mnie dzieje, że teraz dzisiaj też się działo. Gdzie jesteś z ciekawości? Paletą? To dajcie piję, same zajedziemy na chwilę. Jedziesz, gdzie jedziesz? Do Sandy, jestem w Sandy, no to zaczekamy na ciebie. Dobra, to my będziemy czekali pod domem Trevora, wiesz gdzie to? To ci wiesz do GPS-a, czekamy, na razie go. Słuchajcie, przyjedzie taki mój człowiek myjnia. Może on będzie miał coś do jedzenia, a on w dodatku sadzi moje krzaki. Dawaj, pod Trevora dom i zrobimy tego, GPS-a mu myślę. A jesteś pewien, że nie pod Puchań dał się sprzedać? Nie, to jest jakiś nowy gagatek w mieście, nikt go praktycznie nie zna. To jest myjnia i poza tym on nie umie gadać, on gada coś w tym stylu, że... Zobaczysz sama. Dogadam się z nim. Jasne, zaczekamy to chwilę, ja na chwilę Salemą popatrzę sobie. Special Airborne Unit. Wielki. No. Posłuchaj, mam pewien pomysł, bo ten myjnia, nie? No. To ten gagatek może by nam pomógł, bo ma taki wielki kurwa samochód. Nie mów, że... Myjnia w moim mieszkaniu! No, kurwa, co ty narobiłeś? Tak, kurwa, ten... Myjnia by mógł nam pomóc, żeby zastawił tych gagatków. No dobra, no to myjnia niech przyjedzie. No myjnia niech przyjedzie, a teraz musimy dać mu nowego GPS-a. No to co się stało? Jak przyjedzie to policja? A to różnie bywa. Czasami strzelić, myślisz, że nim przyjadą, a przyjadą wtedy, kiedy nie trzeba. Piu. Okej. Okay. Pierwszy raz będę strzelała z broni. Serio? No. Dobra, gdzieś tutaj dajmy mu GPS-a. Jest jeszcze jedno tego miejscówka tutaj. Ten sklep? Ten tu na lewo? Nie. Tu też w sumie spoko. No w sumie. Zdjęcie takie, tylko że nie, to nie jest takie popularne miejsce, nie? Jak to nie? Jak jest? Wychodzisz? Tak, daję mu GPS-a. Kurwa, nic z tymi butlami tutaj Trevor nie robi. Czekamy na tego myjnie. myjnia jest w porządku, zobaczycie. No, chyba przyjechał. No, napisałem mu, żeby szedł do środka. Nie ogarnie pewnie gdzieś. Myjnia! Dawaj do środka. O kurwa.
Ty, zobaczyłem. Zobaczyłem, co to za gagatek jest. Ja pierdziu. Kurwa, no, powiem ci. Myjnia to by mu się przydała, kurwa. Dawaj, myjnia, na górę. Dawaj, myjnia, tutaj. Cześć, myjnia. Ja pierdolę, serio, bierz. Kurwa, mać. Stary, gdzie ty go znalazłeś, kurwa? No, kurwa, mówi, żeby... Czy tu ukurał pośledzonych, czy co? Samochód chciał ująć, kurwa. No to go nazwałem myjnia. I generalnie ja, dałem mu nasiona na pochodzenie. Jak ty się spierasz, to gadaliście, jak ty czasami już takie... Łeł. No, widzę, że znacie, kurwa, ten sam język. Ty, myjnia, nie do lodówki. Ogólnie myjnia to mi na początku hajs dał. Nie wiem, co miał, ale miał. Myjnia, jak moje nasiona? Myjnia, posłuchaj, mamy generalnie sprawę, że musimy zawrzeć paru gagatków. Bo pochuj, ty mu zadajesz jakiekolwiek pytanie, on zawsze odpowiada tak samo. On go rozumie. Ale ja go rozumiem. Okej. Myjnia, posłuchaj. Myjnia coś mówi, że głodny jest. Myjnia, masz burgera, ale słuchaj, kurwa. Oj! Myjnia, kurwa, nie prankuj. On się rzucił na tego burgera. Posłuchaj go, myjnia. Uratował mnie wczoraj i dał mi siano, to ja mu dałem robotę, no i się jakoś tak dogadaliśmy. Dobra, myjnia, posłuchaj, bo mamy pewną sprawę gangsterską i musiałbyś tam z tym pomóc. Czekałbyś w pewnym miejscu i byś zagadywał gagatków, którzy by przejechali tym swoim językiem. Trevor, to on by się nadał tego idealnie. Stary, no i on jedyne, co potrafi zrobić, to dogadać się z tobą, kurwa, no. Ale co on... wiecie, co jest najlepsze? Że jemu zajebiście powierzyć, bo on się nam zwyczaj nie wysprzęgli. No w sumie tak. No w sumie tak, nie powie nie puści parę z ust. Oprócz kilku wewewewe. Myjnia. No dobra, myjnia. No zobacz, jak tutaj... Okej. A czemu on ma ksywkę myjnia, bo trochę nie czuł? No bo generalnie on chciał mi samochód umyć. No i ja powiedziałem, że jest myjnią dzisiaj. Myjnia, wchodzisz w to? Palec w dziurkę, kurwa, jak wchodzisz. No i zajebiście, dogadani. Dobra, myjnia, masz klamę? Ale nie, my domu. Domu, dobra, w domu. Nie mogę mówić dom! Domu, kurwa, no to jedziemy na apartamenty, bierzesz klamę i jedziemy, kurwa, zrobić akcję. Jedziemy jedzenie od razu. Jedzenie, też tylko, że nie mogę się pokazywać, bo jedziemy samochodem myjni. Myjna ma zajebiście duży samochód i się w środku schowam. No to jedziemy. Myjnia ma, poczekaj, mam nadzieję, że to jest ten, którym przyjechał też do mnie wczoraj. Ta, mamy to, kurwa. Tylko też dom, generalnie. Czy ten samochód się wiesz jak nazywa? Myjnia nazwał ten samochód Gienia. Tak, prowadź myjnia, my wchodzimy na tył. Ja się popłaczę. Nie wiem, czy da radę na tył, da radę na tył? A da radę, czekaj, się. Siedzę, kurwa. No, czekaj, myjnia, ja się przysiądę na tył. Trevor, dawaj naprzód, bo ja na tył, żeby mnie nikt nie zauważył. Judy do przodu, dawaj. No dobra, Judy do przodu. Myjnia, przesiądź się na chwilę. Może lepiej będzie, jak Trevor będzie prowadził spotkanie rodzinne. Jak ci się podoba Trevor z tyłu, myjni? To jest tylko chałupa generalnie. Zajebiście, powiem ci, zajebiście. No tutaj widzę, jeszcze dwa fotele są, tu można, kurwa, w 6 osób jechać. Myjnia mówił, że jakbym miał jakiś przypał w mieście, to on zawsze da radę mnie przekimać. No to chyba today is the day, jak to mówią. Kurwa.
się zejdzie, ale no. Czyli robimy tak. Jedziemy, Myjnia jedzie po klamę, my jedziemy coś zjeść razem z Myjnią i potem idziemy się zaczaić i Myjnia zostawi gdzieś drogę i zagada tych gagatków, którzy przyjadą. Tak, ale byśmy potrzebowali drugiego auta, zostawiliśmy Treborowus. Proszę, zmieńmy mu ksywkę na Myjnia, bo się teraz popłacze, co się jecha. Dobrze, ale to jest Myjnia, no przecież to jest Myjnia. Nazwijmy go 12, bo jak wyszliście, to pokazał mi 10 palców i mówił 12. Nie no, Myjnia, musi być Myjnia, to jest Myjnia. Ja minę. Co Myjnia mówi jeszcze, Kaj? Well? Boli go coś. Jemu też będzie, trzeba będzie tiramisu kupić jakieś. Well. Może Myjnia nas nauczy tego języka? No tak, odpowiedział, nie wiem, czy dam radę, on mówi normalnie, tylko on se pleni. Słuchajcie, nie dało rady się ogarnąć lepszego człowieka, to jest najlepszy gość, bo nawet tak jak mówił Trevor, jak go złapią, to oni nawet się z nimi dogadają. O, i może nawet nam umyć furę. Co? A, bo patrz, co to za znak jest, kurwa. Myjnia, spokojnie, to 60 limitu po prostu, speed limit. Więcej. Pokażcie mu, kurwa. Czekaj, Myjnia, to jest razy parę raście. No. Jedziesz. Zielony. Góra, zielony, kurwa. Ty! A może Myjnia pokazał ten znak, bo chodzi o ciebie, Chmiel. A cóż! Kurwa! 60! Możliwe! Nie. Wiesz co, Trevor, patrz na mnie, kurwa! Gagatko! Chemelu. Tak. Powiedz ci do Trevorona, że żeśmy nieźle odjebali. Z takich gagatków, jakimi byśmy dzisiaj, a po Myjnie. No powiem ci, jest troszkę, ale jest też w porządku, no. Zobacz, a kolejny znak. Napad, no. Idziemy. Ale gdzie? Ej, bez kitu, widzicie, co mi przypomina to teraz? Oglądaj się taki film Millerowie? Tak! No. Tak! A było. W sumie i tam też była taka dziewczynka, blondyneczka. Przemyt chmiela i wtedy ta laska się z jakimś bratem. Nie! Czy ci też to kurwa pisali w telefonie, kurwa? Identycznie mi tutaj zagadali. Przemyt kurwa chmielu i Millerowie. Coś tam kurwa jest. Tam i to samo też. No. Nieźle. Dobra, to my zaczekam w samochodzie. Dobra, dzięki, Jakub, dzięki Bartosz. Super. Fajnie? Tak. Znaczy nie fajnie, bo chmielarz nie żyje. Jak to nie? No nie. Nie ma na siedzi w środku. Nie siedzi w środku. Siema. To jest jego brat. Jego brat? Siema. No. No łysy jest, może w sumie inne. No a chmielarz miał włosy. Kurczę, Myjnia nie zostawia nam kluczyków, Don Trevoron. Co teraz robimy? Poczekajmy chwilę. Co ty tu miał? Ty jak nie będziesz jechał, naprawdę, musisz jechać. Myjnia! Wszystko fotografujesz, ale musimy jechać! Nie płacz, Myjnia, nie płacz! Myjnia, nie płacz, kurwa, no! To samo powiedziałem, kurwa, Trevor! Poczekaj, bo rozśmieszę cię jakoś. Poczekaj, wymyślę coś. Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Powiedział. Jedziemy kurwa do Aloro. Do Aloro, ale zaparkuję jakoś obok gdzieś, żebym ja nie wsiadał z furem. A co mam kupić? Myjnia powiedział. Myjnia mówi. Myjnia mówi, faktycznie coraz bardziej zaczynam go rozumieć. Myjnia zaparkuję od Aloro i oni se dojdą z buta. Słuchajcie, ja wam w schodku zostawię żarcie na jakieś trochę tego. Znaczy, pieniądze. Macie w schowku, weź studia albo Trevor i kupcie mi coś kurwa na te, na serduszko. Tak jest. Ja. Dobra, idźcie do Aloro. Ja ty.
I minia. Jasna, minia. Dawaj, idź coś kup waroro. Boli, ale nie mam pieniaku. No to wsiadaj, ci dam. Okej, okay. No dobra. I o jak widzicie na... Kurwa, ja też nie mam kasy. To masz też, Trevor, weźcie po tysiak. Macie, podzielcie się i idźcie po te żarcie, ja tu czekam. Tinamidu. Siemano. Cześć. Siema. Tinamidu. Dobra, to 4 tiramisu to będzie po 350. Mamy 1400, będzie jakieś zniżeczka. Proszę się bardzo. Panowie, co dla was? Na mnie 3 tiramisu, jedno na miejscu na wynos. Dobra. Płatność telefonem, przelewem bankowym. I jeszcze 2 dolary. Dobra, dzięki. No, dziękuję. Do mnie. Tu na tacę położyłem. A dla pana co? I tiramitu. Wsiadaj, mynia! I mam tiramitu. Fajnie, no, darmowe to najlepsze, dzięki panu. No, dobra, słuchajcie, jaki teraz by był plan? Gdzie możemy zrobić tą zasadzkę? W jakimś naprawdę dobrym miejscu. Tak, żeby mynia tym samochodem. A właśnie, piu. Ma już mynia ten. Klamę? Klamę, no mam. Zajebiście. No ale dobra, czy potrzebujemy jeszcze jednej fury? Jedźmy na odholownik, wezmę telewonowóz, żeby je spierdolić. Tym uciekniemy. Tym uciekniemy? Genia, blum, no. Genia, blum. No chcecie, nie wiem, czy tym możemy uciec. Szczerze. Blum, blum. Jak to nie uciekniemy? Blum. A co ty masz, Trevor, za pojazdy w ogóle? No mam telewonowóz. Tani Sabody właśnie. Mam takie różowe małe. No nie, no czteroosobowe, no to mam 2 tak naprawdę. Trevorowóz i takie gówno, którym się nie da jeździć. Cieszy mnie. Cześć, Mynia, co u ciebie? Mynia, nic się nie stało, wracaj do środka. Mówisz mi soczek ekipy, proszę. Ja mam. Nowa ekipa, $1000. Dziękuję. Masz, dla siebie za to. Taka miłość między Mainą a Judy. Nie. Ej, to mój. No słyszymy. Dobra, Trevor, masz jakiś plan, jakieś miejsce? Wiesz co, ja tak patrzę dzisiaj, piękne gwiaździste niebo. Ciekawe dlaczego. Piękne gwiaździste niebo, cóż za piękny dzień. Jak jest słonecznie i jest dzień? On nam gada o takich gwiazdkach. Jakie gwiazdki? Takie tam ma swoje. Mam takie swoje gwiazdeczki, tak. Dobra, to sędzi czy co? Dzięki, chmielarz. A nie... Spoko. Tama? Przesmyk i Mynia zajeżdża drogę. Może nie idźmy w kierunku... Kurwa, on co? On może zajechać, stary. Może zajechać spod pachy mu, kurwa, tak naprawdę. Ja to bardziej myślę, że on pójdzie na mięcho po prostu. Może sobie tam, żeby on tam stał. Jakieś takie miejsce, żebyśmy mogli, nie wiem, kurwa, zrobić zdjęcie, wyjść z krzaków albo z czegoś i zajebać. No się wydaje, że gdzieś tutaj w lewą stronę, burrito, czy jak to się nazywa. Chodźcie tam na prawo, pokażę wam. Tutaj można wejść na 3 różne dachy. Chodźcie za mną. I zobacz. I tutaj z dachu byśmy napierdalali do nich, jak do kaczek. Jak do kaczek. Dobra, robimy to. Dawaj po... Mynie. Tylko wiecie co? Ja bym to chyba zaczekała. Bo ja nie wyjdę potem tak szybko. No jasne, ale to... Czy my dzisiaj chcemy jechać?
Nie, nie, dobra, to może zaczekaj. On mi zrobi fotę, A ja, ale jeszcze po mailie trzeba zadzwonić, to poczekajcie. Wyślę mu GPS. Spokojnie, dajmy mu te 5 minut czy coś i wiesz, bo mailia zawsze tam może kurwa jakoś wie, zmylić, przeczekać. Powiedzcie mi, ile w ogóle macie kulek wszyscy razem tutaj mamy? No ja mam... 56. 40. Ja mam 44, no to chyba starczy, nie? 49 mam. To ja mam 44, dobra git. Ja założę sobie już kamizelę. To jest kilka magazynków. To dodatkowe 9 najwyżej. Bo ja pewnie nie wystrzelam wszystkiego. Ej, bo zaczynam się jedziemy inia, chodźcie. Dobra. Ostrożnie. Ej, bo ja się w sumie trochę... Kurwa, Trevor! Spokojnie, nic mi się nie stało. Judy, może zostań! Zjedźcie sobie może, co? Dawaj zdjęcie sobie, zdjęcie z myjnią mi zrób. Dobra, zdjęcie z myjnią, ale przy tym samochodzie. Ta. A bo te przychacie tej, dawaj. Ta chyba, która popularniejsza? Ta z garażem tu. Tak, ta tutaj, no. Mówić nie. Tak. Nie mogę gadać, nie mogę. Dobra, spierdlamy na górę, czekaj do mynia. Jak mówię ci, przyjadą i będziemy do nich strzelać, to też strzelaj z dołu. Myślicie, że ktoś tu przyjedzie? Mam nadzieję, Judytko. Nie wózam się, Judytko. Czemu? Nie lubisz Judyty? Nie lubię tego imienia. Dzięki, Arkadiusz. Za stówkę. Dzięki, mordeczko! Jak to? Jak to nie lubisz tego imienia? Przecież masz tak na imię. Patrz. Jedzie coś chyba. Coś jedzie. Przynajmniej coś jechało. Uwaga. Taki żółty kurwa gówniany samochód przejechał. Zobaczcie, co ten mania robi. Ale to nikt go nie pozna. Ktoś idzie do myjni. Jakiś gagatek do niego podchodzi. Wstawiam dwie dychy, że mu najebie. Co się myjnia mu? Rozmyślił się. I poczuł zapach chyba. Wygrałeś. Dwie dychy. Starszy głupi brat, nie? Okej. A mnie jak traktujesz? Jak ojca. Po prostu. No. Super, córeczka. Dobrze. Może skoro zielonych już nie widziałem tyle czasu, to może ty napisz Diamond ze swojego konta, kurwa, przejmuję dzielnie zielonych. Akurat to będzie pod moim zdjęciem. Albo chociaż zrobimy jeszcze jedno. Możesz Judy. Może lepiej nie wiesz? Znaczy inaczej, ja się boję, że będzie krzywa akcja na dyszce, wiesz? To co, robimy jeszcze jedną? Jasne, dobra, dawaj. To szybko. Nie, poczekaj, bo może dlatego, że jestem adwokatem, tak? Poczekaj. Mm-hmm. Jak mu walę z bani, dawaj. Na 3-4. Dobra. 3-4. Masz to? Zobaczymy. O kurwa, aż wtopiłeś w niego swoją głowę. Może jakoś taką fotę, kurwa. Dobra. Poszło. Coś tu jedzie. Ej, słuchajcie. Prokurator do mnie zadzwoni, żebym podjechał na tychę, bo ma prośbę i żebym podjechał swoim samochodem. Okej, tam zasadka kolejna? No właśnie nie, że zasadzka kolejna, tylko może ktoś kurwa na mnie chce się zasadzić, bo wiedzą, że się z prokuratorem trzyma. A. Dobra, ale chuj, możemy pojechać. Dzięki wielkie, myjnia. Nie mogę. Czyli co, bez myjni już jedziemy. Do zobaczenia, myjnia. Trzymajcie się. Myjnia, jak już będziesz tam, no nie, na tym miejscu, to wyślij mi GPS-ka. Wysłałem. A już wysłałeś, dobra. Dobra, cześć, myjnia. Fajny gość. Cieszę się, że go dzisiaj poznałem. Dobra, czyli co, teraz plan jest taki, że jedziemy we dwójkę na dyszkę, daj? No a to wychodzi, no najwyżej mnie dorwa, jak będzie trzeba. Kurde, mieliśmy przed chwilą czterech ludzi, teraz tylko trójka i Judy zaraz też nie będzie. Proszę. W
po porządku. Damy radę we dwójkę. Rozjebiemy czterech, pięciu. Judy, to może jedź pierwsza, idź tam pierwsza na zwiadę i nawet się wstrzypał. Samochód za chmiel. A? Mówię, że samochód za chmiel. Mhm. Dałeś temu gościowi kasę? No co ty, oszalałeś? Czy do kuja już popłakał? Siema, Garatku. Siemano. Weźmij mi tego Falcona. Jasne. Kurwa. Jak tam auto się wstało, czy nie? Chcesz zrobić z tego ten pojazd taki jak ja? No. Diamond! A czemu nie może być? Co ty tu robisz? Weźmij mi auto, po prostu. Dobra, masz Diamond, czapkę to nie ty. Tutaj masz czapkę, to nie ty. Załóż sobie. Ale się kurwa zebrało, kółko. Jasne, posłuchajcie, czemu chcecie tego fakszona? Czemu chcę mieć taki sam samochód jak ja, no? Może to swoim kamerą. To pokaż, to pokaż. To ja zobaczę, będzie inny. Gwarantuję ci. Konie jebane. Znowu się koniem noszą. Siemo, chmielasz. To nie jest chmielasz, chmielasz nie żyje. Chmielasz jest tutaj. No nie żyje chmielasz. On jest nieśmiertelny. To jest chmielasz. To jest chmielasz. Dobra, teraz się wszyscy bujemy. Teraz chmielarza. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. Well,